Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Niech Jego Słowo będzie wywyższone i uwielbione w naszych sercach. Panie, proszę, prowadź nas i mów do nas. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, czytamy od 17 wersetu. Potem zszedł ze swoimi uczniami i stanął na równinie. Była z nim też gromada Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi. A więc zobaczcie, byli apostołowie. Dlaczego ich było 12? Bo Jezus, będąc w ciele, mógł spędzać najwięcej czasu w jakiejś mniejszej grupie ludzi. Więc wybrał tych 12, żeby z nimi jeść, spać, rozmawiać i być z nimi najbliżej. A po co ich wybrał? Żeby potem posłać ich na głoszenie nauki na cały świat, by przekazywali wszystko to, co On im powiedział. Ale oprócz apostołów, tych najbliższych, było jeszcze mnóstwo ludzi, mnóstwo Jego uczniów, którzy za Nim chodzili. Po prostu pójdź za Nim. A Jezus sam Cię poprowadzi. Jeszcze raz. Potem zszedł z nimi i stanął na równinie. Była z Nim też gromada Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jerozolimy oraz z okolic nadmorskich, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby Go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób. Także ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, zostali uzdrowieni, a wszyscy ludzie starali się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Bóg staje i On to czyni. Po prostu to jest działanie Boga. Zaufaj Chrystusowi, pójdź za Nim, odpocznij w Nim, bo On jest wszystkim. A On podniósł oczy na uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz cierpicie głód, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą spośród siebie. Będą was znieważać i odrzucą wasze imię jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w tym dniu i weselcie, bo obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem ich ojcowie postępowali wobec proroków. Lecz biada wam, bogaczom, bo już otrzymaliście waszą pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się smucić i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz i szaty, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze co twoje, nie upominaj się o zwrot. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. I tu się zatrzymam.
choć pragnę czytać dalej. Zobaczcie, kto przychodzi do Jezusa. Do Jezusa przychodzą ludzie, którzy uznali swoją duchową biedę, którzy uznają i uznali, że potrzebują pomocy, potrzebują ratunku, potrzebują uzdrowienia, potrzebują Jego, potrzebują głębi, poszukują. I ci, którzy przychodzą, zostają odłączeni ze społeczeństwa. Są ubodzy, smucą się, cierpią, płaczą. Dlaczego? Ze względu na Chrystusa. Ze względu na to, że uznali, że Chrystus jest ważniejszy niż dobra materialne tego świata. Ze względu na to, że ich serce załaknęło czegoś, co jest głębsze i prawdziwe. A to wiąże się z tym, że będziesz odrzucony przez ten świat. Że będziesz doświadczał smutku, że będziesz doświadczał cierpienia, że będziesz doświadczał głodu, że będziesz doświadczał bólu. Ale Jezus Chrystus będzie wszystkim w tobie. On będzie prawdziwym pokojem. On będzie prawdziwym zaspokojeniem twojego serca. Gdzie ty po prostu będziesz żył życiem wiecznym. Już teraz i na wieki. Niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, czy będziesz mieć pieniądze, czy nie. Niezależnie od tego, co się będzie działo naokoło. Dla ciebie jest najważniejszy Jezus. I żyjesz dla Niego. I Jezus bezpośrednio mówi, jeżeli uznajesz swoją biedę i przychodzisz do mnie, to pamiętaj, że twoja nagroda będzie dopiero później. Tutaj musisz przejść tą samą drogę, co ja. Błogosławiony jesteś, kiedy cię odrzucają, wyrządzają ci krzywdę z mego powodu, odrzucają cię. Uważajcie, jeżeli ludzie mówią wszystko dobre o was, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo i fałszywym prorokom tak czynili, pielęgnując ich kłamstwo, żeby się im przypodobać. Jeżeli jesteś prawdziwy i idziesz za Chrystusem, będziesz odrzucony. Będziesz cierpiał. Ale Jezus Chrystus jest warty tego. On jest twoją jedyną nagrodą. I dalej Jezus wytycza drogę i właśnie czyni to, co czynić może tylko Bóg. Pogłębia prawo. Pogłębia swoją naukę. Pogłębia człowieka do tego, aby żył według ducha i mówi o miłości. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Pożyczajcie, to znaczy dawajcie, nie spodziewając się zwrotu. Idźcie dalej niż poganie, którzy żyją tylko w taki sposób, żeby otrzymać coś od kogoś, komu pomagają. Wy żyjcie bezinteresownie. Wy pomagajcie bezinteresownie, wy kochajcie bezinteresownie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, miłujcie tych, którzy was nienawidzą, tych, którzy was poniżają, tych, którzy was leją. Uderzył cię ktoś w policzek, nadstaw mój drugi, ktoś kradnie twoją szatę, odstąp mój płaszcz, ktoś zmusza cię do tego, byś szedł z nim 1000 kroków, idź 2000, nie stawiaj oporu złemu, ale zwyciężaj zło dobrem. Zwyciężaj zło przez miłość. Zwyciężaj zło przez prawdziwość. Zwyciężaj zło przez relacje z Chrystusem, postępując tak jak On. I nie chodzi tu o to, żeby być głupim, ale chodzi tutaj o to, żeby zawsze kierować się miłością, przykładem, który dał nam Chrystus, naśladować Go w Jego sposobie bycia, w Jego sposobie myślenia, naśladować Jego zachowanie, naśladować Jego motywację serca, naśladować Jego ducha, być prowadzonym przez Jego ducha i kochać, nie przywiązywać się do tego świata, ale zwyciężać świat miłością, bo miłość wykracza ponad ten świat. I drogą do nawrócenia tych, którzy cię nienawidzą, jest właśnie miłość, którą ty możesz im okazać, bo miłość jest z Boga i Bóg jest miłością. I Chrystus przez swoją miłość wycierpiał krzyż dla naszego zbawienia. On nie chował swojej twarzy, kiedy go bili. I my musimy wyrzec się swoich praw. Musimy wyrzec się swojego ja. Wyrzec się swojego moje, to jest moje, to należy do mnie. I należeć tylko do Chrystusa. Stać się Jego niewolnikami. A niewolnik słucha się Pana i robi to, co Pan mu wytycza. A Chrystus wytyczył nam drogę przez swoje życie
przez swojego ducha i przez swoje słowo. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest droga, na którą wezwał nas Bóg. Wybaczajcie tym, którzy wam zawinili. Nie spodziewajcie się zwrotu, kiedy dajecie. Bądźcie dobrzy dla wszystkich, tak jak dobry jest Ojciec. I chodzi tutaj o postępowanie w prawdziwości i w mądrości. Nie w naiwności, ale w wybieraniu to, co jest prawdziwie Boże, to, co jest lepsze, aby zanieść Chrystusa światu, aby ukochać innych, tak jak Bóg nas ukochał, bez żadnego zwrotu dla nas, bez spodziewania się jakiejkolwiek nagrody, którą możemy otrzymać od innych, bez poklasku, bez tego, że ktoś cię pochwali, w cichości serca, bazując tylko na Chrystusie i wiedząc, że tylko On jest dla ciebie jedyną nagrodą. To jest życie, do którego wezwał nas Bóg. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. Waszych nieprzyjaciół, wszystkich ludzi i tych, którzy was nienawidzą szczególnie. Nie spodziewajcie się i niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jaki wasz Ojciec jest miłosierny. I do takiego życia wezwał nas Bóg. To jest droga ucznia Chrystusa. Prawdziwa miłość. Oddawanie swojego życia za braci. Miłość wobec nieprzyjaciół. I tak jak Jezus umarł za wszystkich, za nas grzeszników, tak i my mamy iść nawzajem, oddawać życie za siebie nawzajem i również za tych, którzy nas nienawidzą. Mamy przebaczać tak, jak Bóg nam przebaczył. Czy to jest proste? Nie. To jest bardzo trudna droga i bez Boga jest to niemożliwe. Ale Jezus ją przeszedł i On przychodzi nam z pomocą w każdym momencie. I On nas powołał, byśmy za Nim szli właśnie tą drogą. I daje nam swojego ducha, by nas w tym wszystkim wzmocnić, pocieszyć i nauczyć nas tego. Dlatego jeżeli On cię powołuje, to musisz wiedzieć, że On cię powołuje właśnie na tą drogę. Więc nie bój się i idź za Nim. Odważnie powiedz to do Niego. Niech twoje serce zapała Jego miłością. Nawet jeżeli myślisz, że to jest niemożliwe teraz w twoim życiu, to Mu to powiedz. On jest tym, który zmienia serce. On to zrobi. Ale to jest droga i innej drogi nie ma. Każdy, kto chce iść za mną, mówi Jezus, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie, ten je zachowa. Bo to Chrystus jest życiem. Dlatego nie lękaj się. Przystąp do Chrystusa i pójdź za Nim drogą naśladowania, bo tylko to jest droga i innej drogi nie ma. Ojcze, proszę Cię, umocnij nasze serca swoim światłem, swoim duchem, poprowadź nas drogą swojego zbawienia, byśmy wypełniali Twoją wolę i byli Twoją miłością, Twoim światłem, byś Ty przez nas spotykał się z ludźmi, byśmy potrafili się zatrzymać, wejść w ich życie, porozmawiać z nimi, byśmy przestali gnać, ale byli Twoją prawdziwą miłością w tym świecie. Ucz nas tego, Panie, i pogłębiaj nas każdego dnia w swojej prawdzie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Boga i Mistrza, dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Ducha, dziękuję Ci, Jezu, że w nas mieszkasz, żyjesz i nas prowadzisz. Amen.